Szanowni Państwo, powiedzieliśmy sobie, jak wygląda twierdzenie sinusów. Powiedzieliśmy sobie, że przydaje się ono na przykład do rozwiązywania trójkątów. Zajmijmy się teraz jego dowodem. Zanim będziemy dowodzić twierdzenie sinusów, zauważmy jedną rzecz. Wystarczy zamiast całego twierdzenia dowodzić tej jednej równości. Wymazałem pozostałe, ponieważ pozostałe są całkowicie analogiczne. Jeśli ktoś bardzo by chciał osobno udowodnić, że stosunek B do sinus beta jest równy 2R, mógłby po prostu narysować ten sam rysunek, który ja narysuję za chwilę, tylko oznaczyć to, co było oznaczone przez A przez B, to, co było oznaczone przez alfa przez beta i kontynuować rozumowanie. Zatem wystarczy udowodnić jedną z tych trzech równości. Wszystkie pozostałe są całkowicie analogiczne i tak naprawdę wynikają z tej jednej po zmianie oznaczeń. Ale to nie wszystko, proszę Państwa. Okazuje się, że ten dowód nawet tej jednej wybranej przez nas równości jest troszkę inny w zależności od tego, jaki wygląda kąt alfa. Dlatego rozbijemy sobie ten dowód na trzy przypadki. Pierwszy przypadek, najprostszy, kiedy alfa jest kątem prostym. Zobaczcie Państwo, jak wygląda nasz rysunek. Mamy trójkąt prostokątny wpisany w okrąg. Tak, tu jest kąt prosty i alfa to jest pi drugich. Naprzeciw kąta alfa leży bok o długości a, ale zobaczcie Państwo, skoro trójkąt jest prostokątny, jest to znany wniosek z twierdzenia o kącie wpisanym środkowym, jego przeciwprostokątna, czyli bok długości a, jest średnicą okręgu opisanego. Zatem zauważcie Państwo, że lewa strona mojej równości to jest a podzielonym przez sinus 90 stopni albo pi drugich. A to jest to samo co 2r. Sinus pi drugich to jest 1. To jest po prostu 2r. Proszę Państwa, dla kąta prostego twierdzenie sinusów jest banalne. Tak naprawdę sprowadza się ono po prostu do można powiedzieć definicji sinusa w trójkącie prostokątnym, jeżeli spojrzymy na to inaczej, albo do znajomości faktu, że sinus kąta prostego jest równy 1. Przypadek pierwszy zakończony. Dziękuję Państwu bardzo. Za chwilę zajmiemy się pozostałymi możliwościami.